najprędzej strzela, jest! Kronika sportowa. Tomasz Kowalczyk, dobry wieczór. Dziś o wielkim sukcesie polskich hokeistów, dobrej formie Igi Świątek, a także meczach 31. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zaczynamy. Na początek hokej, o awansie biało-czerwonych do grona najlepszych drużyn świata z Nottingham. Tadeusz Musioł. Jeśli polscy zawodnicy założyli sobie, że będą stopniować nastrój kibiców, to plan zrealizowali perfekcyjnie, bo awansowali do elity, ale nie pozwolili, by radość na trybunach zapanowała zbyt wcześnie. Po pierwszej tercji w statystykach strzałów było 11-2 dla Polski, ale to Rumunia prowadziła 1-0. Pierwszą akcję nasi rywale wyprowadzili w 11 minucie, ale Peter z 2 metrów znalazł sposób na Macieja Miarkę, który zastąpił Johna Mareya, bowiem podstawowy nasz bramkarz na rozgrzewce doznał kontuzji. Nie mógł skorzystać z jego usług Robert Kalaber, postawił więc na zmiennika. Z naszej strony słupek Pasia i kilka niezłych uderzeń, z którymi radził sobie Toke. Gra była jednak dobra i potrzebny był spokój, by kwestią czasu stało się wyrównanie. Nastąpiło to jednak dopiero po przerwie, ale szybko, bo w drugiej minucie w przewadze trafił Pasiut, a później poszło już z górki. Jeziorski, Fraszko i Łyszczarczyk, przy golu którego asystę zanotował Maciej Miarka. Smakuje ta asysta pięknie, bo to była też po akcji, po kontrze Rumunów. Bardzo się cieszę, że mogłem wtedy zatrzymać przeciwnika i poszliśmy z kontrą na 4-1, pięknie to smakuje. Żadnych nerwów nie było. Wiedzieliśmy, że te okazje są i to sobie wpadnie, bo mamy taką jakość z przodu, że to było wiadome, że strzelimy bramkę. Czekaliśmy, cały kraj czekał, myślę, na to 22 lata i myślę, że zrobiliśmy dobrą robotę, ponieważ byliśmy super drużyną, super atmosfera, no i co tu dużo dodać, jesteśmy w elicie. Alan Łyszczarczyk. Wiedzieliśmy, że będzie to ciężki mecz. Graliśmy już z nimi, czy to w Talinie, czy w sparingach i nigdy nie było łatwo. Dobrze bronią się od tyłu, lecz wiedzieliśmy, że jeśli strzelimy jedną, drugą bramkę, to ten mecz się otworzy dla nas, lecz tak jak mówię, no, Rumuni strzeli pierwszą bramkę i dobrze bronili, lecz my graliśmy cały czas swój hokej i byliśmy wytrwali w tym, co chcemy grać i przyniosło to efekt. Po 2 tercjach była już ogromna radość, a po 3 euforia, bo w niej swoje gole dołożyli Dziubiński i Wałęga. Polska ostatecznie wygrała z Rumunią 6-2, mówi Dominik Paś. Wiedzieliśmy, że Rumunia będzie bronić i że będzie czekać na swoje sytuacje. No, na początku im się udało im się strzelić tą bramkę, można powiedzieć, z takiego zamieszania, ale później pokazaliśmy, że przeważaliśmy cały mecz, mieliśmy przewagę w strzałach, no i w końcu to musiało wpaść i pokazaliśmy, że mamy tą siłę i że możemy strzelać bramki. Trener Kalaber stworzył super grupę, jest to połączenie idealne tych starszych zawodników, tych zawodników w idealnym wieku i tych młodszych. Można powiedzieć, że kochamy się nawzajem i każdy idzie za sobą w ogień, więc mam nadzieję tylko, że to nie był ostatni sukces reprezentacji w polskim hokeju na ledzie, ale więc będzie tego jeszcze troszkę więcej i mamy nadzieję, że w przyszłym roku znowu sprawimy radość swoim kibicom. No, serce się raduje. Marcin Kolusz. Nie wiem, głowa co myśli, no setki myśli, ale głównie radość i niesamowita satysfakcja ze spełnienia marzeń, z którymi tutaj jechaliśmy. Myślę, że stopniowo te emocje gdzieś będą się uwalniać, bo na razie wszystko jest tak na gorąco, jeszcze nie dociera do nas to, co tutaj osiągnęliśmy, ale mega, mega, mega zadowolenie. Po wzruszeniach hokejowych czas na te tenisowe. Iga Świątek jest już w finale turnieju w Madrycie. Zagra tam z dobrą znajomą, Białorusinką Aryną Sabalenką. Piotr Dąbrowski. Bez żadnych zawahań i bez żadnych wątpliwości. Taka była gra Igi Świątek w półfinale prestiżowego turnieju w Madrycie. Polka w wyśmienitym stylu pokonała w 2 setach 6-1-6-1 Rosjankę Weronikę Kudiermetową. Należy powiedzieć, że było to spotkanie dosyć jednostronne, w którym główną aktorką była przez prawie cały mecz liderka światowego rankingu. Jak podkreśla były trener Angeliki Kerber czy Marty Domachowskiej Paweł Ostrowski, Świątek pokazała w tym meczu wielką klasę. Mecz bez historii, nie ma nawet o czym mówić. Skupiła się na sobie, z każdą zawodniczką w ten sposób Iga powinna grać. To jest jej styl gry i zawsze od małego była w zasadzie tego uczona. Że przeciwnik nie ma nic do powiedzenia, wszystko zależy od nas i to my decydujemy, co się dzieje na korcie. Nawet jeżeli przegrywamy mecz, to i tak mecz jest zawsze pod nasze dyktando. Na tym to właśnie polega jej siła, że nie czeka na błędy. Właśnie odwrotność na przykład tenisa Isi, że Isia zawsze próbowała, co by tu zrobić, żeby utrudnić życie przeciwnikowi. Iga robi wszystko, żeby po prostu wygrywać, zdobywać punkty z własnych akcji i w ten sposób demolować przeciwniczkę i tu się to udało w 100%. Warszawianka po raz pierwszy w karierze awansowała do finałów KH Machika. 650 punktów rankingowych pozwolą Polce umocnić się na szczycie zestawienia WTA. Zachowała ona również bezpieczną przewagę nad wiceliderką List, Białorusinką Aryną Sabalienką. To właśnie zwyciężczyni tegorocznego
Australian Open stanie po drugiej stronie siatki w finale turnieju w Madrycie przeciwko Idze. Ostatnio panie rywalizowały ze sobą zaledwie kilka tygodni temu w meczu o tytuł w Stuttgarcie, gdzie trofeum ostatecznie zabrała do domu Polka. Teraz inna nawierzchnia, inne warunki atmosferyczne, ale jak zauważa trener tenisa Michał Gawłowski, obie tenisistki zaserwują kibicom ciekawe widowisko. Iga Świątek w finale z Sabalenką, kolejna odsłona walki o pozycję lidera w rankingu. Wyniki pokazują, że to są dwie najlepsze w tej chwili zawodniczki, jeżeli chodzi o utrzymanie poziomu. Jak będzie teraz w Madrycie, każdy mecz jest nowym rozdaniem. No, półfinał pokazał, że Iga chyba wyczuła, że to już jest 1-2 mecze i po turnieju i chwilę odpoczynku. Wie, że teraz już wszystkie ręce na pokład. Białorusinka chyba doskonale zdaje sobie sprawę, co musi zrobić, żeby być numerem 1 na świecie, że nie da się ominąć meczów z Igą i żeby być numerem 1 na świecie, trzeba numer 1 pokonać, więc mecz z ogromną dozą emocji, ale wierzę, że Iga wygra ten mecz. Bardzo podobny styl i sposób rozwiązywania akcji przez obie. Siłowy, dynamiczny tenis. Ciężko mówić, komu ta nawierzchnia bardziej przypasuje, bo uważam, że obie mają szansę. Takie same zakładam. Ciężkie, ale dwa sety dla Igi. Mecz Iga Świątek Aryna Sabalenka w sobotę około 18:30 na korcie centralnym imienia Manolo Santany. Tymczasem Carlos Alcaraz awansował do finału gry pojedynczej mężczyzn. Rozstawiony z jedynką reprezentant gospodarzy pokonał w półfinale Chorwata Borne Choricia 6-4 i 6-3. Rywalem broniącego trofeum Hiszpana w finale będzie Niemiec Jan Lennart Struff, który pokonał Rosjanina Aswana Karacewa 4-6, 6-3 i 6-4. Magdalena Fręch odpadła w ćwierćfinale gry pojedynczej tenisowego turnieju WTA na kortach we francuskiej miejscowości Saint-Mel. Rozstawiona z numerem 7 Polka uległa Amerykance Katie Wolens 3-6 i 3-6. A teraz areny lekkoatletyczne. Zawody diamentowej ligi w Doha w Katarze podsumowuje Rafał Bała. Pierwsze starty w lekkoatletycznym sezonie dla większości zawodników są zazwyczaj szukaniem odpowiedzi na pytanie, czy przygotowania idą w dobrym kierunku. Tym bardziej, jeśli są rozgrywane na początku maja w innej strefie klimatycznej. Co więcej, dziwnym byłoby, gdyby padały w takich imprezach rekordowe wyniki, bo przecież najważniejsza impreza sezonu, czyli Mistrzostwa Świata w Budapeszcie, dopiero w połowie sierpnia. Nic więc dziwnego, że czwórka Polaków, którzy wystartowali w Dausze, z pewnością nie może zaliczyć swoich występów do szczególnie udanych. Może poza Natalią Kaczmarek, która co prawda legitymuje się rekordem życiowym poniżej 50 sekund na 400 metrów, ale jeszcze nigdy nie rozpoczynała sezonu tak szybko jak dziś. Wynik 51,64 sekundy dał jej trzecie miejsce. Na pewno stać ją na to, żeby za dwa tygodnie urwać z tego rezultatu sekundę albo i więcej. Będę chciała biegać dużo i szybko w każdym starcie. No, taki mam plan, żeby gdzieś tam startować i się ustabilizować na tym poziomie około 50 sekund, no to byłoby super. I wiadomo, że tą szczyt formy będę szykować na te Mistrzostwa Świata, no najpierw Mistrzostwa Polski, później Mistrzostwa Świata i mam nadzieję, że tak będzie, ale w tamtym roku bardzo długo utrzymywałam gdzieś tam podobny poziom i dobrze mi to wychodziło, więc mam nadzieję, że teraz też po prostu tak się uda. Nadzieję na powrót do wyników w granicach 50 sekund ma też Justyna Święty-Ersetic. Dwukrotna mistrzyni Europy w Dausze opadła z sił na ostatniej prostej. Zajęła siódme miejsce z czasem 53,8 sekundy. Bardzo dobrą, jak na zawody tej rangi lokatę w skoku wzwyż zajął Norbert Kobielski. Pochodzący z Inowrocławia zawodnik w pierwszej próbie pokonał poprzeczkę zawieszono na wysokości 2,18 i wyżej już nie pofrunął. To dało mu czwarte miejsce. Trzeba jednak przyznać, że ostatnio poziom w tej konkurencji na świecie jest bardzo słaby. Co innego w biegu na 1500 metrów, szczególnie wśród kobiet. Co kilka tygodni zawodniczki przymierzają się do bicia rekordu świata. W Dausze tempo też było bardzo mocne. Nie wytrzymała go nasza mistrzyni Europy Angelika Cichocka. Polka zajęła 13 miejsce z czasem 4 minuty i 17 sekund, a zwyciężczyni Kenijka Kipiegon była szybsza o prawie 20 sekund. W innych w konkurencjach padały znakomite wyniki. Słoweniec Christian Czech rzucił dyskiem prawie 71 metrów. Portugalczyk Pedro Pichardo uzyskał w trójskoku 17 metrów 91 centymetrów. Portorykanka Camacho Quinn przebiegła 100 metrów przez płotki w 12,48 sekundy, a Amerykanka Shakari Jackson 100 metrów w 10,76 setnych. Kolejny miting diamentowej ligi 28 maja w Rabacie. Włókniarz Częstochowa wygrał z Wilkami Krosno 56-34 na inaugurację piątej kolejki żużlowej Ekstraligi. W drugim dzisiejszym spotkaniu Apator Toruń pokonał GKM Grudziądz 52-38. Liderem jest Sparta Wrocław. W Kronice Sportowej czas na futbol. 31. kolejka Ekstraklasy została zainaugurowana w Białymstoku. Jagiellonia zremisowała ze znajdującym się w strefie spadkowej Śląskiem Wrocław 1-1. Jacek Dąbrowski.
Oba zespoły wyszły na boisko z postanowieniem wygranej. Początek należał do Jagiellonii. Już w 13 minucie Gual miał doskonałą sytuację. Po błędzie bramkarza nie trafił z kilkunastu metrów do pustej bramki. Kilka minut później niecelny strzał oddał Imas, a pod koniec pierwszej połowy, a dokładnie w 42 minucie, Verdasco z połowy boiska wybił piłkę pod pole karne Jagiellonii. Michał Pazdan był najszybszy, ale głową skierował ją wprost pod nogi walczącego z nim Yeboah, a ten strzelił płasko obok wychodzącego z bramki Alomerowicza. 1-0 dla gości. W drugiej połowie Jagiellonia zaczęła grać odważniej. W 65 minucie po faulu na Przykrylu w polu karnym sędzia Paweł Raczkowski podyktował po konsultacji z VAR-em rzut karny dla gospodarzy. Do piłki podszedł Gual, strzelił celnie, 1-1. Śląsk zaatakował i po chwili Łyszczarz groźnie z 18 metrów strzelił obok bramki. Jagiellonia również odpowiedziała silnym strzałem Saczka, który z 16 metrów minimalnie nad poprzeczką posłał futbolówkę. A w 82 minucie boisko musiał po drugiej żółtej kartce opuścić Michał Pazdan. Śląsk poczuł, że ma szansę strzelić zwycięską bramkę. Przeszedł do ofensywy. W 89 minucie doskonałą okazję miał Exposito, ale jego strzał wybronił Alomerowicz. Śląsk Wrocław po tym remisie jest naprawdę trudnej sytuacji, ale trener tej drużyny, Jacek Magiera, uważa, że jeszcze nie wszystko stracone. Nic się jeszcze nie skończyło. Są teraz najważniejsze dla nas dwa spotkania na własnym boisku i będziemy w nich walczyć o 6 punktów. 6 punktów daje szansę na to, że będziemy dalej liczyć się w walce o utrzymanie. Natomiast trener Jagiellonii Adrian Siemieniec był zadowolony z postawy swego zespołu, szczególnie w drugiej połowie. Dobrze dla nas, że tylko jedną bramkę straciliśmy do przerwy, bo wtedy mogliśmy szybko drugą połową zareagować, skorygować pewne rzeczy w przerwie i wrócić do meczu. Ważne jest dla mnie to, że wróciliśmy do tego meczu poprzez wynik, że odrobiliśmy straty. Nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić do zwycięskiego meczu, ale fajnie, że nie przegrywamy. W Białymstoku Jagiellonia remisuje ze Śląskiem 1-1. Jacek Dąbrowski, Polskie Radio Białystok. Śląsk wciąż jest w strefie spadkowej i traci 3 punkty do bezpiecznego miejsca. A w Zabrzu Górnik grał z Wartą Poznań. Na miejscu był Tomasz Gancarek. Efekt nowej miotły z opóźnionym zapłonem. Chyba tak najlepiej skomentować pracę Jana Urbana w zabrzańskim Górniku. Początki nie były różowe, natomiast teraz jest znakomicie. Dziś Zabrzani odnieśli czwarte zwycięstwo z rzędu, pokonując Wartę Poznań 2-0. I jest to zwycięstwo w pełni zasłużone, bo Zabrzanie niemal przez 90 minut byli drużyną lepszą. Warta dobrze rozpoczęła i przez pierwszych 5 minut miała piłkę we własnym posiadaniu. Ale bardzo szybko odpowiedzieli Zabrzani. Już w 13 minucie mogli objąć prowadzenie, bo w polu karnym znalazł się Paweł Olkowski, ale kapitalną interwencją, końcówką buta popisał się Wiktor Pleśnierowicz. W 27 minucie znowu doskonała okazja dla Pawła Olkowskiego, ale jego strzał z szczupakiem z 4 metrów jednak okazał się nieprecyzyjny. Ale wreszcie w 36 minucie Zabrzani objęli prowadzenie. Znakomicie z prawej strony zaatakował Jokota, wyłożył piłkę Podolskiemu, a ten nie strzelał, tylko zagrał do dobrze ustawionego w polu karnym Damiana Rasaka i ten z 10 metrów nie dał szans Adrianowi Lisowi. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy Warta wyrównała, ale Adam Zrelak nawet się zbyt długo nie cieszył, bo był na pozycji spalonej, co też zauważył czyli arbitrzy dzisiejszej rywalizacji. W 67 minucie bardzo dobra okazja dla Górnika. Dwóch zawodników wprowadzonych kilkanaście sekund wcześniej, a więc Dadok i Van den Hurk. Ten drugi uderza, ale znakomicie broni Lis. Chwilę później zamieszanie ogromne w polu karnym i znowu kolejna doskonała interwencja Adriana Lisa. I wydawało się, że bramkarz Warty Poznań może być głównym bohaterem tego dzisiejszego spotkania, ale w 74 minucie popełnił fatalny błąd. Robert Dadok zdecydował się na uderzenie z 30, a być może nawet ponad 30 metrów. Piłka zmierzała w środek bramki, ale dziwnie skręciła przed Adrianem Lisem, no, który jednak mimo wszystko się nie popisał, bo z tej odległości powinien ten strzał wybronić. Było więc 2-0 i mecz wydawał się rozstrzygnięty. Warta w ostatnim kwadransie spróbowała jednak jeszcze zaatakować, no i miała nawet jedną dobrą okazję, gdy w 84 minucie Enis Destans głową uderzał z kilkunastu metrów, ale kapitalną interwencją popisał się Daniel Bielica.
A na koniec jeszcze sytuacja dla Górnika. W 86 minucie Damian Rasak strzela z ponad 30 metrów. Piłka przełamuje rękawice Adriana Lisa. No i wszystkim wydawało się, że wpadła do siatki. Nawet Krzysztof Jakubik odgwizdał i wskazał na środek. Ale po interwencji wozu VAR okazało się, że ta piłka nie minęła linii bramkowej. Więc skończyło się 2-0. Ale jest to w pełni zasłużone zwycięstwo zabrzańskiego Górnika, który już chyba spokojnie może patrzeć w przyszłość i myśleć o kolejnym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie, bo utrzymanie ma już właściwie pewne. Dziś Górnik Zabrze wygrał z Wartą Poznań 2-0. Liderem tabeli jest Raków Częstochowa. Jeżeli drużyna Marka Papszuna w niedzielę chociaż zremisuje w Kielcach z Koroną, zapewni sobie Mistrzostwo Polski. W 30. kolejce piłkarskiej pierwszej ligi mecz na szczycie. Lider Łódzki Klub Sportowy podejmował trzecią w tabeli Wisłę Kraków i wygrał 3-2. W innym dzisiejszym spotkaniu Chojniczanka pokonała Sandecję Nowy Sącz 2-0. ŁKS ma już 8 punktów przewagi nad Wisłą, a 6 nad drugim Ruchem Chorzów, chociaż chorzowianie mają jeden mecz rozegrany mniej. Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej ukarała zawodników Legii Warszawa Filipa Mladenowicia i Juriego Ribeiro oraz Żana Carlosa z Rakowa Częstochowa za zachowanie podczas finału Pucharu Polski. Serb, który uderzył kilku graczy drużyny przeciwnej, został zdyskwalifikowany na 3 miesiące w rozgrywkach ligowych i pucharowych oraz otrzymał karę finansową w wysokości 120 tysięcy złotych. Portugalczyk, który obejrzał czerwoną kartkę, został zdyskwalifikowany na jeden mecz Krajowego Pucharu, a za odepchnięcie przeciwnika po meczu został zdyskwalifikowany na 3 kolejne spotkania pucharowe. João Carlos, brazylijski skrzydłowy Rakowa, otrzymał natomiast karę dyskwalifikacji na 3 mecze Pucharu Polski. Dodatkowo Komisja Dyscyplinarna PZPN postanowiła wszcząć postępowanie wobec Hiszpana Iwiego Lopeza z Rakowa za zachowanie podczas meczu finałowego. Wtorkowe spotkanie na warszawskim PGE Narodowym zakończyło się zwycięstwem Legii po rzutach karnych i był to 20. krajowy puchar w dorobku stołecznej drużyny. W Niemczech początek 31. kolejki Bundesligi. W dzisiejszych spotkaniach Bayer Leverkusen podejmował Kolonię i przegrał 1-2, a Mainz przegrało z Schalke 2-3. W zespole z Gelsenkirchen całe spotkanie rozegrał Marcin Kamiński. Liderem tabeli Bayern Monachium, Schalke uciekło ze strefy spadkowej. I przenosimy się do Włoch. Tam Napoli zapewniło sobie wczoraj Mistrzostwo Italii. Piotr Kowalczuk. Neapolitańczycy rozpoczęli niemrawo i po 13 minutach stracili bramkę. Nie upilnowali w polu karnym Lovricia. W pierwszej połowie Udinese grało lepiej. Napoli miało ogromne problemy z konstruowaniem gry. Sytuacja zmieniła się dopiero po 52 minutach. Po rzucie rożnym wyrównał mocnym strzałem Osimhen. Po godzinie na boisko wszedł Piotr Zieliński. Uspokoił i zracjonalizował grę. Mógł zdobyć z voleja wyrównującą bramkę, ale strzał świetnie obronił Silvestri. Po ostatnim gwizdku na boisko wbiegli neapolitańscy kibice, stanowiący większość na stadionie w Udine, przemówił prezes De Laurentiis. Zawsze mówiliście, chcemy zwycięstwa. Zwyciężyliśmy. Wszyscy razem. Abbiamo vinto tutti insieme! 60 tysięcy fanów oglądało mecz na telebimach na stadionie Maradony w Neapolu. Potem w całym mieście rozpoczęło się szaleństwo. Huknęły petardy, a na niebie pojawiły się fajerwerki jak w Nowy Rok. Neapolitańscy fani przygotowywali się do świętowania od kilku tygodni. Ulice, place, a nawet kościoły przyozdobiono biało-błękitnymi wstęgami. W całym mieście pojawiły się murale i portrety Maradony. Poprzedni tytuł Napoli zdobyło właśnie dzięki niemu, a było to 33 lata temu. Włoscy fachowcy podkreślali, że Napoli w tym sezonie grało natchniony, piękny futbol, a Osimhen był prawdziwym objawieniem w Serie A. Wszyscy są zdania, że tylko kontuzje graczy i pech przeszkodziły Napoli w walce o finał Ligi Mistrzów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Niestety podczas fety w Neapolu jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych. Piłkarki ręczne Zagłębia Lubin pozostają niepokonane w bieżącym sezonie w Superlidze. W meczu 26. kolejki grupy mistrzowskiej pewne tytuły miedziowe wygrały z Eurobudem JKS-em Jarosław 32-27. W innym dzisiejszym spotkaniu Piotrkowia Piotrków Trybunalski uległa Fanflorowi Lublin 33-37. W jedynym dzisiejszym spotkaniu przedostatniej 25. kolejki Superligi
piłkarzy ręcznych. Unia Tarnów przegrała z Industrią Kielce 27-37. Liderem pozostaje niepokonana Orlen Wisła Płock z dorobkiem 72 punktów. Tyle samo punktów w dorobku ma druga Industria. 21 punktów do prowadzącej dwójki traci za to trzeci Górnik Zabrze. 19 miejsce zajęła Katarzyna Niewiadoma na piątym etapie kobiecego wyścigu kolarskiego Vuelta Espania z metą w Peñas Lanas. Zwyciężyła Holenderka Demi Wollering, która została nową liderką imprezy. A reprezentacja Polski kobiet w curlingu zajęła pierwsze miejsce w turnieju Mistrzostw Europy Grupy C w szkockim Dumfries. Biało-czerwone w finale pokonały Słowaczki 8-7 i uzyskały awans do grupy B. Kronika sportowa.